Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep kfd.pl. Siemanko, w dzisiejszym odcinku krótko o dolnym odcinku pleców, czyli o lędźwiach, bo o nim się często zapomina, zwłaszcza w kalistenice, także jedziemy. Mostki raczej nie są ulubionym naszym ćwiczeniem wszystkich, w tym moim też nie. Martwe ciągi, no jak ćwiczycie w warunkach domowych, to raczej ciężko jest je wykonywać, chyba że ktoś ma jakąś swoją mini siłownię. No a martwe są bardzo fajnym ćwiczeniem na tą część pleców. Dlatego właśnie chciałbym Wam przypomnieć, że dół pleców też trzeba ćwiczyć, czyli lędźwia. No i najlepszym ćwiczeniem na tą partię są mostki, do których filmik z progresjami będzie na końcu, bo już kiedyś to nagrywaliśmy. Mostki powinniście dorzucać na przykład do treningu pleców na sam koniec na przykład, tak żeby dobić po prostu, żeby wzmocnić trochę te lędźwia. Jest to konieczne przy wykonywaniu pewnych figur takich jak back lever czy flagi, nie flagi. Do wszystkiego mocne lędźwia są potrzebne, także te mostki fajnie dopełniają sprawę. A poza tym pokażę Wam jeszcze za chwilę trzy, może cztery ćwiczenia, które też wzmacniają tę partię i są fajnym dopełnieniem po prostu treningu, no w tym wypadku pleców. Poza mostkami fajnym ćwiczeniem będą jeszcze supermeny, czyli kładziemy się na ziemi, odrywamy klatkę, odrywamy nogi i staracie się leżeć na samym brzuchu i ten sposób przytrzymania albo powtórzenia. Ponadto możecie to sobie utrudnić jeszcze, biorąc na przykład jakikolwiek przedmiot albo jakiś ciężki przedmiot, jak na przykład 2,5-kilowy placek. I trzymamy placek przed sobą i podajemy go sobie za plecami z ręki do ręki. Też fajnie utrudnia życie, także warto spróbować. Kolejnym ćwiczeniem, do którego przyda nam się właśnie jakiś taki wysoki stół, dobrze, żeby był stabilny, najlepiej jakby był ciężki. Wiem, że no nie każdy ma takie miejsce, na którym mógłby to ćwiczenie wykonać, ale może ktoś będzie da radę, więc zaprezentuję. Też fajne ćwiczenie na lędźwia. Taka odwrotność wznosu w tułowie na ławce rzymskiej. Tego akurat wznosu w tułowie nie pokażę, bo nie mamy ławki rzymskiej. Chwytamy w ten sposób krawędzi. Pyk. Nogi zwisają, dobrze, żeby ten stół był wysoki, wtedy jest najwygodniej. Tak jak w tym przypadku, hop i unosimy nogi jak najwyżej i opuszczamy. Kolejne ćwiczenie jest, powiedzmy, analogiczne do tego ze stołem, czyli też wypychacie nogi w górę za pomocą tutaj tylniego łańcucha, ale tutaj już robimy to pozycji stania na głowie. Stajemy na głowie, tylko ręce wysuwacie nieco dalej niż przy staniu na niższy jak w staniu na rękach i odwracamy palce od twarzy. Podpieramy się w ten sposób i wypychamy tyłek wysoko do góry, a palce cały czas oparte na ziemi. Jak najmocniej wypychamy tyłek w tamtą stronę i próbujemy wyprostować nogi. Chodzi o to, żeby utrzymać równowagę. Im mocniej będziecie przechyleni tu, to nogi Was pociągną. Po prostu nie będziecie w stanie się tego zrobić, bo nie będziecie mieli siły, żeby wypchnąć się z barków, żeby utrzymać równowagę. I można to ćwiczenie progresować, tak jak każde inne ćwiczenie kalisteniczne wymagające jakiegoś tam utrzymania równowagi w konkretnej pozycji, czyli jak front lever, back lever, dragon flag, czyli pozycja kuczna, jedna noga wyprostowana, pozycja straddle, czyli rozkroczna. Także tak jak mówię, nie musicie od razu złączonych nóg podnosić, można zgiąć nogi w kolanach i będzie o wiele łatwiej. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o te ćwiczenia uzupełniające po prostu trening pleców, o te mięśnie, o ten dolny odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, to klasycznie piszcie w komentarzach.
z mojej strony to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, pozdro i siła.